Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance w tak piękny, słoneczny dzień, albowiem przecież mamy już maj, w pełni wiosna i cieszmy się tym słońcem i cieszmy się swobodą, jaką nam dali. Możemy iść do lasu, możemy spacerować. Proszę Państwa, pragnę podziękować za maile, za wpisy. Proszę, lajkujcie, podbijajcie, łapka w górę czy łapka w dół. To już nie ma większego znaczenia. Zawsze to jednak coś znaczy dla YouTube'a. Ale wolałbym łapka w górę. Proszę, udostępniajcie też. Pragnę także podziękować za wpłaty, a szczególnie na wsparcie akcji poszukiwawczej Ziemniaka i Sasa w Rewalu. Niektórzy się pytają, kiedy to będzie, pan tylko opowiada. Proszę Państwa, no zastanówmy się, w jakim świecie żyjemy, pomyślmy, a też i posłuchajmy moich pogadanek i wtedy zadajmy jakieś pytanie sensowne, mądre. Ktoś napisał, tyle pan mówi o Ziemniaku i Sasie, a w ogóle będą jeszcze poszukiwania? Proszę Państwa, nasze poszukiwania były już dawno się odbyły, gdyby nie ta chora chińska zaraza, tak? Ale pomimo wszystko planujemy eksploatację. Mamy zmianę terminu, bo przecież no musimy się dostosować. Ale będziemy działać i robić penetrację wskazanego terenu przez georadar 26-28 maja. Miejmy nadzieję, że już nam nic tutaj nie przeszkodzi, że uda nam się sprawę posunąć do przodu. Proszę Państwa, to nie jest takie proste, jak sobie niektórzy myślą, jak sobie niektórzy wyobrażają. Zapraszamy do stowarzyszenia, do pracy, do wolontariatu, do poszukiwań. Wtedy będziemy mogli rozmawiać, bo ktoś mówi, no i co, uciekł wam Sas. Jaki Sas nam uciekł? O co w ogóle chodzi? Proszę Państwa, każdy, kto tak soczyście mówi, opowiada, niech przyjdzie do stowarzyszenia, niech spróbuje być z nami, niech pojedzie na poszukiwania jako wolontariat. Zapraszamy. Oczywiście zobaczy, jak to jest, spotka się z rzeczywistością i wtedy poprosimy go o jakiś soczysty, według jego zdania mądry, jakże wyrazisty komentarz. A póki co działamy, idziemy do przodu. Proszę Państwa, majówka trwa dla wielu cały czas, bo nie mogą iść do pracy. Myśmy znowu zorganizowali jakiegoś grilla. Trzeba jakoś się rozerwać, trzeba być. Mam kawałek ogrodu, co też daje mi swobodę trochę chodzenia, myślenia, działania. Proszę Państwa, różne rzeczy się dzieją. Ale bądźmy pozytywnie nastawieni. Ja już nie chcę opowiadać o tej całej chińskiej zarazie, o tym wszystkim. Aczkolwiek wspomnę o tym, bo wydarzyła się dziwna sytuacja, ale to za chwilę. Proszę Państwa, ekscytowaliśmy się, muszę to tak powiedzieć. Oczywiście ja nie, ale ludzie ekscytowali się sprawą zaginionego Kacpra. Proszę Państwa, uroczyście tutaj chcę powiedzieć, że następnym razem, jak będzie taka głośna sprawa, znowu będzie poszukiwane jakieś dziecko, wszystkie media będą pisały i na chwilę ustanie chińska zaraza, nie podejmę się niczego już. Może to dziwnie brzmi, może Państwo mnie osądzą o czci i wiary, ale powiem Państwu tak, to straszna sprawa, to smutna sprawa. Myśmy, proszę Państwa, jako pierwsi napisali na moim Facebooku moje przemyślenia co do Kacpra. Oczywiście pracując no profit. Nikt z tego nie miał żadnych pieniędzy, ani nie miałby ochoty mieć z tego pieniędzy, bo przecież nie o to chodzi. Powiedzieliśmy, tam jest ta wizja, jest napisane, można poczytać. Potem nasz kolega dołączył się do tej wizji, bo też miał jakieś spostrzeżenia.
kolega Sieczko. Proszę Państwa, i chwilę później pojawił się niejaki pan Rutkowski. Do dzisiaj nie wiadomo, po co się ten pan tam pojawił, ale co zrobił? Wystawił nagrodę. 50 tysięcy za wskazanie, gdzie może być ciało. Czy Państwo słyszą to, co ja chcę teraz powiedzieć? 50 tysięcy za wskazanie, gdzie jest ciało. Właściwie, gdzie jest Kacper. Kiedy pomyślimy nad tym wszystkim, zastanowimy się. A mianowicie, przecież, jeżeli dajemy nagrodę za znalezienie Kacpra, to albo wiemy, czy podejrzewamy, że ktoś go porwał, uprowadził i tu jest szansa, że prędzej go odda i weźmie pieniądze jako incognito, tak, nieznany, niż będzie go więził, lub kto ma się przyznać? Ktoś, kto widział, jak Kacper spadał do wody? No i za co mu dać nagrodę? Za to, że nie udzielił pomocy, ale teraz się przyznaje, bo on wie, gdzie to było, bo są pieniądze? Proszę Państwa, jakiś absurd, jakaś głupota. Ja się pytam, kto to wymyślił. Proszę Państwa, mało tego, my jeszcze przed całą tą nagonką, przed całą tą chucpą, która się rzuciła po nagrodę, zrobiliśmy, właściwie jako stowarzyszenie, wykonaliśmy ruch, daliśmy znać na policję. A policjant przyjął, odnotował, aha, ojej, dobrze. Po czym pan Jackowski też zajął się tą sprawą, ale o tym nie będę mówił. Tam dziennikarz napisał potem o tym, nie o to chodzi. Pan Rutkowski rzuca nagrodę. I co się dzieje? Ano wszyscy lecą szukać Kacpra, bo jak go znajdą, jest 50 tysięcy nagrody. Kto w to uwierzył, że dostaje nagrodę? Jakiś chyba chory umysłowo. Kto komu za co ma płacić? No i proszę Państwa, policjant mówi, co to się dzieje tutaj, mój Boże? Ludzie się rzucili szukać, bo każdy chce nagrody. Proszę Państwa, finał niestety zakończony znalezieniem niestety nieżyjącego Kacpra. I tutaj ze smutkiem trzeba się pomodlić. Jest już w innym świecie Kacper. Do końca nie wiadomo, jak, w którym miejscu tak do końca został znaleziony, ale jest powiedziane, że w jakiejś jamie był, że spadł do rzeki, był w jamie. Zobaczymy. Chodzi o to, że zostało to znalezione. Jaka była rola w tym pana Rutkowskiego, do dzisiaj nie wiem, ale myślę, że się jeszcze dowiemy, że jeszcze tutaj nie zagrał odtrąbionego. Gasimy światło i wychodzimy do domu. Także proszę Państwa, kiedy będzie taka nagonka, bo zginie kolejne jakieś dziecko i wszyscy będą latać, ja nie będę, ponieważ nawet nie potraktowano mnie, nas, naszej organizacji, stowarzyszenia, jakoś po ludzku. Właściwie tam nikogo nie potraktowano po ludzku, bo każdy gonił, bo będzie stał pan Rutkowski i rozdawał pieniądze. Dziki Zachód, Łowcy Nagród, etc. A więc, proszę Państwa, absurdy, pieniądze, absurdy, bo to pieniądze. Jest taka oto sytuacja, kiedy mama mówi do już dorosłej córki: Ewuniu, Ewusiu, ta sukienka kosztowała majątek, dlaczego ją kupiłaś? Diabeł mnie skusił, szepcząc do ucha, kupią, kupią, kupią. Wyglądasz w niej świetnie, kupią. Nie mogłaś mu rozkazać, żeby odszedł? Wtedy byś miała pieniądze. Rozkazałam. I co? Odszedł. I powiedział, że z daleka wygląda w niej jeszcze lepiej i dostojniej. Proszę Państwa, ci, co się nie boją, przychodzą do mnie, przyjeżdżają, rozmawiamy,
przecież musimy żyć dalej, a różne tragedie dzieją się, ludzie odchodzą, umierają, dzieci odchodzą. Nie możemy powiedzieć, że mamy przerwę, nie będzie już innych chorób, prawda, bo przecież, no dzieje się. Proszę Państwa, to niesamowite, jak z tamtej strony, co nam mówią, jak opowiadają, jakie przekazują informacje. Jednym z takich wspanialszych kontaktów, który miałem w tym tygodniu, to było spotkanie, kontakt z Karolem od Mariusza z Płocka. Dlaczego mówię tak po imieniu? Ponieważ Mariusz, który już jest naszym stowarzyszonym, nie wstydzi się o tym mówić, co stało się z jego dzieckiem, dlaczego jest po tamtej stronie. Opowiada o tym i mówi i przekazuje. Ale też pomaga innym w naszym stowarzyszeniu zrozumieć całą tą sytuację. Pozwala innym przejść przez żałobę, tak jak przeszedł on. Jest niesamowitym człowiekiem o gołębim sercu i dla każdego ma czas. I po to jest nasze stowarzyszenie. Nie boi się żadnej chińskiej zarazy. Jest gotowy do każdego przyjechać, rozmawiać, a czasem 2, 3, 4 godziny rozmawia online przez telefon, wysłuchując ludzi, którzy stracili dziecko i muszą się odnaleźć, bo on też stracił. I jest taka oto sytuacja, kiedy rozmawiamy z Karolem i ojciec pyta się Karola, oczywiście przeze mnie, czy mogę ci w czymś pomóc? Jako ojciec chcę wiedzieć, czy może, nie wiem, modlić się, dać nam mszę, coś więcej zrobić, może do kogoś pójść, co chcesz? A Karol odpowiada z takim spokojem, tak to czuje, mówi, tato, jest taka oto historia. Jedzie czołg, duży, potężny czołg. Do niego podjeżdża facet na rowerze i woła do tego czołgu, do faceta, który tam jedzie. Halo, proszę pana. Ten czołg się pyta, co się stało? Może pana popchnąć? No, próbuj pan. I tak porównał Karol ojca. To znaczy, że on jest Karol tam już tym czołgiem i tatuś, który mówi, czy mogę ci w czymś pomóc. No próbuj. Jest mu dobrze, jest szczęśliwy, jest zadowolony. I jedyne to, że ojciec się z nim kontaktuje, że opowiada o tym wszystkim, jest czymś fantastycznym. Miałem także kontakt z mężem pewnej pani. No, tutaj też bardzo wiele rzeczy pasowało. Jakże przejęta była ta pani tym wszystkim. Trudno jest, proszę Państwa, mi o tym wszystkim tak opowiadać, dlatego już przygotowujemy jeden z pierwszych pilotażowych odcinków takich właśnie historii, rozmów ze światami, gdzie będę opowiadał Państwu, ale nie tak, że mnie nie widać, tylko jakieś tam lecą zdjęcia. Nie, nie, będę normalnie przed kamerą opowiadał Państwu o różnych sprawach. Ale także będę mówił dużo o Bogu, bo w tym wszystkim jest bardzo ważny. Proszę Państwa, Bóg jest tym czymś najważniejszym w naszym życiu i możemy mieć do Niego wszelakie podejście. To nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, że kiedy wierzymy w Niego, łatwiej nam przechodzić te wszystkie dziwne rzeczy, sytuacje. Ktoś mówi, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Proszę Państwa, pewna pani doszukiwała się w zupie przypraw. Mówi, zupa ma kolor tak czerwony, bo to chyba jest pomidorowa, ale nie widzę przypraw. A czuje pani te przyprawy? Odpowiada kucharka. No mówi, tak czuję. To po co się pani szukać? Wystarczy, że pani je czuje. Różne to rzeczy w życiu się dzieją. Zenobio chce się rozwieść. Mówi mąż do żony, na co żona odpowiada, o nie, Cyprianie, nie ma mowy. Wdowę brałeś, więc i wdowę zostawisz. Jak to kiedyś pewien mędrzec powiedział, kobiety wprost uwielbiają buty. Zapytano się go dlaczego. Odpowiedział ze stoickim spokojem. Niezależnie od tego, ile przytyją, te zawsze będą na nie pasowały.
Proszę Państwa, w tym wszystkim trzeba dużo czytać, dużo oglądać ciekawych rzeczy, aby nie zagubić się, nie zatracić. Oto taka książka, którą teraz czytam, Jean Ritier, Doświadczenia z pogranicza śmierci. To jest starsze wydanie tej książki, to jeszcze kiedyś wydał, taki był świat książki, to jest, z którego to jest roku, trudno mi to teraz powiedzieć, zaraz to, o, 98 rok. Ale dedykacja tej książki jest taka bardzo ładna. Książkę tę dedykuję tym wszystkim, którzy tak chętnie podzielili się ze mną relacjami o swoich doświadczeniach z pogranicza śmierci. Pragnę szczególnie podziękować tym, którzy pokładają nadzieję w tych badaniach. Proszę Państwa, to jest bardzo niesamowita książka. Od czasu słynnej przełomowej publikacji Raymonda Moody'ego rozwija się nowa dziedzina badań naukowych dotyczących przeżyć ludzi w stanie z pogranicza śmierci. Także polecam, proszę Państwa, tą książkę. Proszę Państwa, pomaganie. Nadal musimy pomagać. Musimy. Tak, musimy. Powinniśmy. Należy pomagać. Ale własne czasem myślenie prowadzi nas do różnych dziwnych rzeczy. Otóż pomagajmy mądrze. Pamiętajmy, że pomagajmy mądrze i nie zawsze musimy dawać rybkę. Czasem możemy dać wędkę. Jak to kiedyś w świętej pamięci mój ojciec mówił, że konia do wodopoju można doprowadzić, wodę musi pić sam. I coś w tym jest, proszę Państwa. Więc pomagajmy mądrze, jeszcze raz powtarzam, mądrze, ale róbmy to, bądźmy z ludźmi. Nasze stowarzyszenie cały czas pomaga, pojedyncze osoby, tu trudno wszystko zliczyć, powiedzieć, ile już żeśmy zrobili dobrych rzeczy. Nasz kapelan odprawia mszę za każdego, kto potrzebuje. To jest naprawdę niesamowite, kiedy działamy, jesteśmy złączeni i myślimy o dobrych rzeczach. Proszę Państwa, działajmy, róbmy swoje. Proszę Państwa, ale zło działa. W tym aktualnym czasie, gdzie ludzie wyłączyli myślenie i wszystko wpuszczają do swojej głowy, mamy teraz nakazy, nakazów i zakazy. Ludzie, włączcie myślenie. Proszę Państwa, oto taka historyjka, którą Państwu opowiem. Postaram się dość szybko ją opowiedzieć, bo czas się nam tutaj nieubłagalnie kurczy. Proszę Państwa, jeżeli kiedyś będziecie w Babicach Starych, tam jest takie centrum handlowe, dobudowywują go, ładnie zrobione, ale rzeczywiście, to proszę omijać sklep KIK. To jest taka sieć sklepów. Proszę Państwa, w tym sklepie rządzi żandarmeria. Tak. Tam panie po prostu są bardzo nadgorliwe w swoich działaniach. Otóż jest taka sytuacja. Wchodzimy do tego sklepu. Wchodzę z mamą. Proszę Państwa, moja mama ma 88 lat. Niczego się nie boi. Mówi, przeżyła wojnę, okupację. Do czego ma się jeszcze bać, tak? Wchodzimy do tego sklepu. Ja mam oczywiście taką apaszkę założoną na twarz. Mój brat również. No i Grzegorz, bo jesteśmy wszyscy razem. Oczywiście moja mama nie. Ponieważ moja mama nie może oddychać przez coś takiego, ale w tym wieku musimy to zrozumieć. Chodzimy po tym sklepie przez jakieś 3 minuty, 4. To taki sklep jest mydło i powidło, jak to się mówi. Szwarc, mydło i powidło. I raptem słyszę głos. No nie, proszę panią, no nie, no skandal, nie, no, 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 no tak nie może być. Nie wiem czemu, wiedziałem, że to chodzi o moją mamę. Odwracam się, a jakaś pani, która tam pracuje, wykrzykuje do mojej mamy, że ma założyć maseczkę, że tak się nie zachowywać nie powinna. Na to ja z odległości wołam, halo, proszę panią, to jest moja mama, ma tyle i tyle lat, ona nie musi nosić maski, ciężko jej się oddycha. A pani woła, absolutnie, to chociaż niech 3 palce kładzie na usta. Jakie 3 palce na usta, o co chodzi, mówię, proszę panią. W tym momencie mojemu bratu, niechcący oczywiście, spada z ust apaszka. Druga ekspedientka krzyczy, no pan też zachowuje się nieracjonalnie, proszę to założyć natychmiast.
No mój brat trochę się zdenerwował, zrzucił i powiedział, że ona nie będzie mu mówiła, co on ma robić. A ja wołam do tej pani trzeciej nadgorliwej z ekspedientę, która biega już po sklepie i mówię do niej, proszę panią, pani nie jest organem wykonawczym, pani nawet kary mi nie może dać. Więc ja się nie muszę do pani dostosować tego, co pani do mnie mówi. Rozumie pani? Wtedy ta kobieta patrzy na mnie i mówi, tak, o zaraz się okaże, czy ja nie mam władzy wykonawczej. Helena, dzwoń po policję. No, stwierdziłem, że lepiej wyjść, nie róbmy zamieszania. Grzesiek oświadczył, wychodzimy, bo tu chamstwo obsługuje w tym sklepie, rzuciliśmy ten towar. Słyszę w tyle, jak pani Grzesie. Takich jak wy powinno się zamykać. No, może i powinno. Także, proszę państwa, wychodząc, potrąciłem stolik. A jakiż to stolik był, proszę państwa? Otóż, kiedy wchodzimy do sklepu, każdego, jest coś takiego jak dezynfekcja rąk. Rozumiem, dobrze, w porządku, tak jest, tak ma być. I nikt z tego nie robi wielkiego halo. Tu wchodząc do sklepu nie da się wejść, bo na samym froncie, na samych drzwiach stoi wielki stół z taką butlą i pisze, myj ręce. Więc jakbyś nie chciał, tak nie wejdziesz. Gdyby ktoś chciał wejść z dzieckiem, z wózkiem, nie wejdzie, bo butla stoi na środku, myj ręce. I pani żandarm, która mówi, mam obowiązek, ona tak wykrzyczała jeszcze, mam obowiązek wszystkich wyganiać z tego sklepu, kto nie nosi maski, proszę pana, lub dzwonić na policję. Mam dość wreszcie tej hołoty. Więc, proszę państwa, omijajmy ten sklep. Omijajmy i jeszcze raz omijajmy lub pójdźmy bez maseczki. Zobaczycie państwo, jak miło będziecie przyjęci. Otóż ludzie, włączcie myślenie, zacznijcie inaczej myśleć. To moja mama jest kobietą, która ma prawie 90 lat. Nie bądźcie tacy nadgorliwi, bo to gorsze od faszyzmu. Zastanówcie się, ale w tym wszystkim głupota sięgnęła z zenitu. I ta chińska zaraza zrobiła nam kuku. Zrobiła nam bardzo duże kuku. Ludzie przestali myśleć. A tu wystarczy włączyć myślenie. Ostatnio były nawet protesty w Warszawie. Ludzie protestują, ludzie się burzą. Ludzie chcą wolności. Nikt nie zaprzecza, że nie ma choroby. Ale nazywanie jej pandemią, rzucanie epitetami. Proszę państwa, każdy zdrowo myślący człowiek będzie wiedział, że maseczka jest nic nie warta. Nawet lekarze WHO, tak jak to się mówi, no, jeżeli pomyliłem się, trudno, mówią, że maski nie powinno się nosić, wręcz odradzają. Ale u nas, nie tylko zresztą u nas, jak powiedzą, że czarne, to wszyscy lecą, bo czarne. Proszę państwa, straszne. I jeszcze nawzajem straszymy się. Jakieś obelgi lecą. Jesteś taki, siaki, owaki, ty chu. Jestem w sklepie, wchodzę, przechodzę, nie mam rękawiczek, bo akurat no, w tym momencie nie mam. Jakaś pani idzie i mówi, a pan tak bez rękawiczek? Proszę pana, ja bym pana wyprosiła ze sklepu. Następna jakaś wariatka i to klientka. Co ona ma do mnie? Ludzie zwariowali, proszę państwa, zwariowali. Wychodzę ze sklepu, otwieram butelkę, piję sok. Idzie jakiś facet, puka się w czoło i mówi, no pan to naprawdę jest pierdolnięty. Dosłownie cytuję, pytam się, co się stało. Proszę pana, przychodzi się do domu, otwiera buteleczkę, dezynfekuje, do szklaneczki zdezynfekowanej i się pije. Odpowiadam, tak proszę pana, kiedy będę pana synem, może pan mi wmawiać takie głupoty. Proszę państwa, zwariowaliśmy, wszyscy zwariowaliśmy, ale cóż. Podobno lubimy. To jest tak, proszę państwa, jak z tymi pesymistami, czy z tymi optymistami. Ktoś się zastanawiał, jaka jest różnica między postrzeganiem kobiet przez pesymistów i optymistów. I doszedł do wniosku, że pesymista obawia się, że wszystkie kobiety są naiwne. Natomiast optymista ma nadzieję, że wszystkie kobiety są naiwne. Proszę państwa,
Pomimo tej całej chińskiej choroby, zarazy, wściekłego umysłu, ja przyjmuję ludzi, zapraszam do siebie, kto się boi tego wariactwa, może online, może przez Skype'a, bo tak pracuję. Ja jestem zdrowy, nikogo nie zarażę, ale też nie boję się, że ktoś mnie zarazi. Ja powiedziałem, w jaki sposób powoła mnie Pan Bóg do siebie, to tylko On wie, więc ja spokojnie czekam. Jak to się kiedyś mówiło, rób swoje, czekaj końca. Dużo ludzi do mnie pisze, pomagam na odległość, poprzez internet, czy telefon, lub Skype. Także tutaj naprawdę jest dobrze, nie narzekajmy. Ludzie potrzebują takiej pomocy, wsparcia. Miałem także wsparcie od, znaczy potrzebowali ludzi pomocy, którzy mają własny interes, kiedy ruszy, jak ruszy, co zrobić. No i tu rozmawiamy o interesach. Dużo teraz zgłasza się ludzi, którzy mają własne interesy. Tak, i nie wiedzą, jak to będzie, co się wydarzy, jak to pójdzie, i na tej bazie dużo rozmawiamy. Miałem tu takiego przedsiębiorcę, który ma dużo sklepów. Pytał się, kiedy będą otwarte, czy sobie da radę. Rozmawialiśmy o biznesplanie. Naprawdę to pomaga. Proszę Państwa, jeżeli ktoś już chce pisać jakieś głupawe, nie wiem, wpisy pod filmami, nie mogę mu zabronić, jest wolność, ale proszę o jedno. Tak skromnie proszę o jedno, nie używajmy wulgaryzmu. Na miłość boską, nasz język jest tak piękny, tak bogaty w różne słowa, w określenia, które mogą być substytutem tego wulgaryzmu. Jeżeli już tak bardzo chcesz podkreślić swoją obecność na internecie, że to jesteś ty, chociaż pseudonim już sam za siebie mówi Cycek 12, ale no trudno, no tak sobie wybrałeś Cycek 12, gdybyś miał takie pseudonimy podczas wojny w powstaniu, na idiotę byś wyszedł. Ale nieważne. Jeżeli chcesz tak bardzo zaargumentować to, że ja jestem tym, co się pisze przez CH, niektórzy przez H piszą. Mój Boże człowieku, jeżeli już tak bardzo potrzebujesz wyładowania swojej frustracji na mnie, czy pod moim filmem, w końcu masz prawo. To dobrze to, ale z taką klasą. Zapytali się kiedyś, czy świnia ma klasę. Odpowiedział ktoś tak. Mięso klasy A, mięso klasy B i to takie najgorsze mięso klasy C. To jest tak, proszę Państwa, jak mąż mówi do żony, wiesz, coś niedobrze dziś spałem. Na to żona odpowiada, albo ty cokolwiek w życiu robisz dobrze. Proszę Państwa, udostępniajmy, lajkujmy, łapka w górę, piszmy komentarze pod filmami, pod pogadanką, ale powtarzam jeszcze raz w sposób mądry, rozsądny. Ja lubię być krytykowany, bo wtedy zastanawiam się, lubię krytykę, ale taką ludzką, normalną, nie taką tych i tak dalej. Bardzo często wyrażane opinie na temat czyjeś są opiniami, które pasują do wyrażającego. To tak jak ktoś rozpoczął wojnę z grzebieniami, okazało się, że był łysy. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego na ten nadchodzący tydzień. Nie dajmy się wariacji, włączmy myślenie, naprawdę włączmy myślenie i trochę empatii, uczucia i serca i miłości. Bo jeżeli tego nam zabraknie, to gdzie my zajdziemy, gdzie my pójdziemy? Proszę Państwa, gdzie? Jak to kiedyś szef mówi, Pani Doroto, zauważyłem, że dziś znów spóźniła się Pani do pracy o godzinę. Ale skąd, Panie Dyrektorze? Jestem już od ponad godziny w budynku, tylko parkowałam. Proszę Państwa, pogody ducha na ten nadchodzący tydzień. Nie dajmy się chińskiej zarazie, nie dajmy się zwariować. I jak to mówią, alleluja i do przodu.